Hej, witamy w podcaście Pick Please. Tu Łukasz Wojciechowski, gitarzysta. Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik. Jesteśmy Pick Please. Dobry wieczór Państwu, witamy serdecznie w ostatnim odcinku podcastu Pick Please w roku 2022. Guten Abend, Herr Jakub. Guten Abend, Herr Łukasz. Tak, dzisiaj będziemy omawiać nasze płytki Top 22, czyli najlepsze albumy tego roku. Powiedz mi, Łukasz, ile albumów przesłuchałeś w tym roku, takich nowych, w sensie, że wyszły w tym roku? No, Kuba, było tego niemało, zasadniczo. Ze cztery razy przedawkowałem słuchanie nowej muzyki. Mój licznik zatrzymał się na liczbie 240. Łopanie, no to mnie przebiłeś. Ja też parę razy miałem takie przedawkowanie, że już nowości nie byłem w stanie przyswajać. Ale w tym roku pobijeś mnie chyba pierwszy raz. 187 u mnie tylko. Ale to tylko dlatego, że ty byłeś przynajmniej przez miesiąc wyłączony ze świata, będąc na Hawajach. Reasumując, nie obijaliśmy się. To na pewno ciężka robota. To na pewno. No dobrze, no to wybieramy nasz top. Łukasz, powiedz mi, na jakiej zasadzie ty wybierasz swoją ulubioną płytę tego, tego roku, ale tak w ogólnie. Płyta roku, co to jest? Na początek od razu powiem, że nigdy nie powiem, że to są najlepsze płyty danego roku, bo to jest tak naprawdę tak subiektywne, że szkoda więcej o tym mówić. W rzeczywistości chodzi o płyty, które najbardziej mi leżały i pewnie z tobą jest podobnie. Zawsze szukam w nagraniach nieszablonowości, to znaczy ja nie chcę powtarzania tego, co wcześniej słyszałem. Jeśli coś jest mega ciekawe harmonicznie, że jest dla mnie zaskakujące, to ja to kupuję. Przede wszystkim szukam tego, aby zespół, który gra, którego słucham. Miał naprawdę swoje własne brzmienie. Że to jest niby trochę tego, trochę tego, ale widzisz, że zespół ma tożsamość: artystka, artysta, prawda? Więc dlatego mój top rok temu, czyli ta najlepsza płyta, to był Jim Black i Paul Jarek, którzy nagrali Ghost Songs. I faktycznie tam było coś zupełnie dla mnie nowego. No i. Co jeszcze ważne, cała płyta musi być równa. Podobać się przynajmniej w tych 80-90%. To są dokładnie moje kryteria i jestem bardzo ciekaw, jak Twoje. To u mnie generalnie rzecz biorąc jest podobnie. Ja szukam jakiejś świeżości, czyli właśnie czegoś nowego w muzyce. Niekoniecznie musi być to jakoś strasznie odkrywcze. Czasami chodzi o jakieś takie nowe połączenia, których wcześniej nie było, albo o to, że artysta powiedzmy z jednego gatunku, stara się nagrać coś w innym i gdzieś tam łączy te elementy ze swoich poprzedniej twórczości i przemienia to w coś nowego. Czasami są to nawet coverki, bo to nie musi być autorski materiał. Czasami odkrywczy cover również może być czymś naprawdę niesamowitym. Dlatego jak podobnie jak ty szukam jakiejś takiej świeżości. Przede wszystkim szukam też, żeby to całościowo było spójne jako album i płyta, niekoniecznie... Że na przykład, o te trzy hity mi się na tej płycie podobała, a reszta jest przeciętna, więc to jest mój album roku, bo te trzy hity są super. Nie, to musi być spójne, to musi być całościowo album od początku do końca bardzo dobry. No i tak, więc powoli będziemy przechodzić w nasz top. Tylko, Łukaszu, ja myślę, że może zacznijmy tak, że każdy z nas opisze nasze pięć ulubionych piosenek, a potem ping-pong odnośnie płyt. Co ty na to? Bardzo ci proszę. No dobrze, to zacznij po prostu swoje ulubione pięć utworów. Dobrze, od pozycji piątej do pierwszej. Kwiat jabłoni, Igo, kawałek plus Mitroch spłyty Kwiat Jabłoni i Goście Wolne Serca. To jest najlepszy polski folkowy zespół w zasadzie. Nie wiem, co to można powiedzieć po tym kawałku, poza tym, że jest to cudownie świeże polskie granie, bardzo bujające w takim wolnym rytmie i ono bardzo chwyta za serducho. Jestem cudowna melodyczność. Łukasz Łyczkowski, piąta rano, kawałek Credo z płyty Credo, pozycja numer 4. To już jest rock and roll, to już jest fajny, rockowy kopniak z Wojtkiem Cugowskim na gitarze i bardzo takim płomiennym tym wokalem Łukasza. Świetna linia melodyczna, kapitalny refren, genialne solo gitarowe, rockowy kopniak, pierwsza klasa. King Gizzard and Lizard Wizard to pozycja numer 3. Kawałek Mycelium, bodajże, bo chyba tak trzeba to wymawiać. I ja sobie przez ostatnie dni odświeżyłem ten numer i non-stop pod nosem chodzę w pracy. Mycelium. To jest takie regowo, chillowe granie, które wprawia cię w cudowny nastrój. Świetnie się tego słucha, to jest tak pozytywne, że nie można obok tego przejść obojętnie. Dwójka, Florence and the Machine, Morning Elvis, kawałek, który znalazł się na płycie Florence and the Machine, właśnie którą wydała w tym roku, ale moje wykonanie to jest koncertówka z Live at Madison Square Garden, bardzo oldschoolowa ballada, prosta progresja, absolutny kozak, jeśli chodzi o kompozycję, ballada roku dla mnie. No i numer jeden, Morning Squeeze, Sun Goes Down, jest to współczesna wersja God Brain, czyli bardzo powolne tempo, dużo pogłosu na gitarach, Lejący się wokal, taki solowy, chwytający za twarz i te gitary Alaczimi Hendrix, Solówki, to jest długi numer, ale ja jestem przekonany, że gdy oni to nagrywali, to kiedy skończyli, włączyli ten przycisk magiczny recording, prawda? To jestem przekonany, że przed tymi głośnikami nic nie było, że tą całą rejestratornie zmiotło, bo tam jest tyle energii, że no nie do opisania. Morning Squeeze, kawałek Sun Goes Down, to jest mój kawałek muzyczny roku 2022. Dobrze, no to to była twoja piątka, to teraz moja piątka na pozycji piątej tedeski tracksband i utwór Pasa Kwan. To jest petarda i to jest chyba najlepszy utwór Tedeschi tracksband, bo jest to instrumental i nie ma na nim Susan. Przykro mi, tak niestety jest. Wyszła. I powstał kozak gitarowy, prawda, w postaci Dereka, który styczy, dobra, chodźcie, chłopaki, nagramy song. Póki Suzan wyszła, zrobimy taką improwizację z stylu lat 60., nie? Dokładnie tak. I to jest taki blues rock improv. Coś pięknego, świetny numer. Z pierwszej części tych I Am the Moon czterech, które wydały się w tym roku, na pierwszej części na albumie Crescent, znajduje się właśnie Passacuan. Na miejscu czwartym utwór, który nam się powiela. Morning Elvis, zarówno w wersji płytowej i w wersji live od Florence and the Machine o nim właśnie wspomniałeś ty. Miałeś go u siebie, bodajże, na miejscu numer 3 albo dwa. 2, 2. na miejscu 2. numer dwa Miałeś go u siebie, a ja mam go na miejscu numer 4. Świetny numer, tak jak wspomniałeś, taka piękna balladka. Dla mnie nie ballada tego roku, bo mam jeszcze przed sobą inne pozycje. Na miejscu trzecim Tyler Childers i Angel Band. Coś pięknego, takie połączenie. Hmm, amerykany, bluesa, trochę country na pewno w tym jest. Jest w tym trochę też gospelu i jakby takich wpływów RB, coś wspaniałego. To jest soul gospel, taki trochę, zwłaszcza w niektórych fragmentach on z tym wokalem tam pocina tak bardzo charakterystycznie kościelnie po amerykańsku, nie? Dokładnie tak, bo to jest właśnie też piosenka zasadniczo można by powiedzieć, że religijna, bo jest to gospel. Natomiast Tyler no, swoim głosem po prostu wynosi to na same szczyty i taka pompatyczność tego, ale nie taka udawana, tylko taka autentyczna. Wspaniały numer. Na miejscu numer dwa Billy Strings i utwór Frosty Morn, czyli bluegrass, Przewspaniały wspaniały instrumental grany na mandolince, grany na banjo, coś pięknego. To jest dla mnie na pewno instrumental tego roku. Utwór nie jest długi, ale jest tak naprawdę cudowny. Ja go pierwszy raz jeszcze słuchałem na słuchawkach w ogóle idąc w nocy, w momencie w którym był taki lekki przymrozek i właśnie było takie frosty morn. Także absolutnie gdzieś od razu prosto w serducho ten numer Billy Strings Hlasa i na miejscu pierwszym Paolo Nutini i Fruity Echoes. Przewspaniała ballada. Naprawdę człowiek się czuje, jakby trafił do lat 60. i Simon and Garfunkel wydali jakiś nowy album i na nim spokojnie ta piosenka mogłaby się znaleźć. Do tego ten idealny głos Paulo Nutiniego z tą lekką taką chrypą, który po prostu wynosi to no na, na absolutne wyżyny. I do tego wszystkiego jeszcze ta gitarka, która sobie tak delikatnie do tego przegrywa z takim feelingiem. Nie ma tam za dużo dźwięku w tym wszystkim, jest tylko atmosfera i cudowny wokal Paulo Nosińiego. No, znaczy nawet jak on ten wokal prowadzi, to masz wrażenie, ktoś zgubił ten kawałek wtedy, w tych latach 60., bo to jest za dobre i za charakterystyczne i zbyt ujmujące, żeby to było nagrane w 2022 roku. Dobrze, Łukaszu, więc to umówiliśmy nasze ulubione utwory z tego roku, i chciałem teraz przejść do płyt, ale słuchaj, widzę w naszym skrypcie jest w ogóle jakaś taka pozycja, która się nazywa nagroda specjalna. Powiedz mi, co to jest? No to jest nagroda specjalna. To jest uznanie dla kapeli, która nagrała znakomitą płytę, i byśmy ją dali do top piątki, zarówno ty, jak i ja. Naszego subiektywnego to było, oczywiście ale stwierdziliśmy, że to jest za dobre, żeby to było tylko w piątce, więc nagramy o tej płycie odcinek, zespół nazywa się Hard Rockets, chłopaki są z Polski, elektryczne dziady i inne gusła i tyle zdradzimy, znakomita płyta, będzie gdzieś tam w linkowni, ale ta kapela ma tyle historii do opowiedzenia, Wokalistą tego zespołu jest Łukasz Sojka. to jest bardzo barwna postać. Nie będę więcej zdradzał, natomiast zespół ma poczucie humoru, a do tego robi fantastyczną muzykę, która jest bardzo polska, bardzo oldschoolowa i grana na ich modłę. Więc spełnia wszystkie kryteria płyty, jakich my szukamy w naszych poszukiwaniach dzieł wybitnych, jeśli chodzi o roczne właśnie jakieś muzyczne nowości. Więc czekajcie na odcinki w 2023 roku. Będziemy mówić o Hard Rockets i płycie elektryczne dziady i inne gusła. A my przechodzimy do naszej piątki płyt. Zaczniesz od swojego numeru 5? Tak, przejmę sobie i wezmę sobie mój numer 5 i omówię to Florence and the Machine Dance Fever. I muszę powiedzieć, że ten album jakoś do mnie przemawia. Nie jestem wielkim fanem indie rocka, ale z jakiegoś powodu Florence and the Machine zawsze mnie gdzieś tam ujmowało i poza tym chyba jeszcze Manfort and Sons z tego gatunku gdzieś tak do mnie przemawia. Natomiast Florence, no muszę powiedzieć, że ten album jest bardzo dobry, jest dużo lepszy niż poprzedni album Florence and the Machine. Jest taka ogromna przepaść między nimi, tak naprawdę jest równie dobry jak ten, który był przed tym ostatnim. No, i jest to kawał dobrego songwritingu po prostu. Te numery, które tam są, są właśnie świeże, są nowoczesne, tam się pojawiają jakieś takie elementy też właśnie elektroniki. Wszystko to jest okraszone takim brzmieniem właśnie a indie rock, ale gdzieś tam jest to tak umiejscowione klimatem i atmosferą bardziej w latach 60. i 70. niż w tych współczesnych, i ja takie coś bardzo lubię. Do mnie to przemawia i ten album Florence and The Machine to naprawdę solidna pozycja. Ja mam wrażenie, jeszcze dodając kilka słów właśnie o Florence and the Machine, że znakomicie się wpasowało moment wydania tej płyty z fazą na Stranger Things, bo momentami ja tak trochę Kate Bush słyszałem. To znaczy tą umiejętność tworzenia melodii, które zapadają w pamięci, jeśli chodzi o Florence and the Machine. I ta płyta dokładnie to ma. Tam naprawdę jest mnóstwo takich fragmentów, że automatycznie to wpada ci w pamięć i sobie nucisz gdzieś potem, więc zupełnie niespodziewany to. Dla mnie też, tak. Totalnie, jakby mi ktoś powiedział, że w tym roku będę miał w top 5 florency na maszyn, to bym się pewnie zaśmiał. Tak, czarny koń naszych mistrzostw płytowych. U mnie na piątym miejscu jest J.D. Allen, Amerykana Volume 2. I mówię o tej płycie dlatego, że oczywiście jest tam Charlie Hunter, co do którego ja nie potrafię być obiektywny, bo jest to dla mnie najlepszy, najbardziej nowatorski gitarzysta obecnie, jaki w ogóle żyje. Czyli to jest taki pan, który gra na gitarze, gdzie ma jeszcze dodatkowe struny basowe. On ma osiem strun w tej gitarze, bo normalnie gitara ma sześć, on ma jeszcze te dwie basowe i on tu łączy, więc gra tak jakby trochę gitarę solową, trochę basową. Natomiast on występuje gościnnie, można powiedzieć, jako muzyk taki sesyjny, albo muzyk, który dodaje akompaniament swojej gitary. J.D. Allen to jest saksofonista i to jest taki John Coltrane. I przy tym właśnie. I wychodzi niesamowita mieszanka takiego troszeczkę busowego zadęcia Charlie Huntera, które jest jednak bardziej osadzone w gruwie. Ale ten J.D. Allen dodaje takiego właśnie coltrainowskiego vibe, tej melodyki tej głębi. Czasami on w ogóle odchodzi we fridges, i chyba dlatego ja lubię tę płytę, bo tu jest rytm i jest bardzo nieszablonowe granie momentami, ale ja nie pamiętam płyty, gdzie jest tyle przestrzeni, jest właśnie saksofon i gitara. Oczywiście perkusja też. Tam się dużo dzieje, ale cudownie jest to zlepione w jedną całość, więc to jest moja piątka, Kuba. Ty masz teraz czwóreczkę. Tak, moja czwóreczka to Bluegrass i mój ukochany Billy Strings, na którego koncert, tak nawiasem mówiąc, idę jutro w momencie nagrywania tego odcinka. Ja Strings Stringsa uwielbiam i kocham, i Billy w tym roku nagrał album ze swoim ojcem zresztą nierodzonym ojcem tylko przyszywanym ojcem. Tam w ogóle historia cała tej rodziny jest jakaś absolutnie kosmiczna, ponieważ oni wszyscy byli uzależnieni od narkotyków. Jego rodzony ojciec przedawkował, drugi partner jego matki, który był jego właśnie ojczymem, również był uzależniony od narkotyków. Billy wyprowadził się w momencie, w którym miał 13 lat w ogóle z domu rodzinnego. Sam był uzależniony od narkotyków, mieszkał sam, handlował narkotykami. I w pewnym momencie gdzieś tam wyszedł na prostą, jego rodzina też wyszła na prostą, wszyscy gdzieś rzucili te używki, i w rodzinie Stringsów nastąpiło takie pojednanie. Billy ma bardzo dobrą relację ze swoim ojczymem, ma dużo wspomnień związanych właśnie z tym, że obaj panowie grali wspólnie Bluegrass, i stwierdził, że, żeby oddać jakby właśnie taki hołd tej swojej relacji z ojcem, z ojczymem swoim zasadniczo. Chciałby nagrać taki album. No i w końcu, przy ten czas, nagrali dwaj panowie takie wspaniałe dzieło. Tam są różne klasyki i hymny, i w ogóle, no, stary Bluegrass, nagrany w takim nowoczesnym stylu, jakiś to i tak dalej. Jest kilka kompozycji również samego Bilego Stringsa razem z Ojcem. Bardzo fajne. Jeśli ktoś lubi Bluegrass w takim nowoczesnym wydaniu, to zdecydowanie mogę tą płytę polecić. Łukasz, twoja czwóreczka. No, jeszcze tylko na chwilkę, jeśli chodzi o Billy Stringsa. Jestem absolutnie zszokowany tą historią, którą opowiedziałeś. Biorąc pod uwagę, co gra Billy Strings w życiu, bym nie pomyślał, że ma taki background, jeśli chodzi o swoje doświadczenia życiowe, bo powinien chyba grać bluesa. No, ale on gra bardzo muzykę żywą i optymistyczną. No i taką chwytającą za serce i melodyczną. To ciekawe. Moja czwórka, The Restoned, płyta Stories of Astral Lizard Volume 2, to jest taki tool, Zespół Maynarda Jamesa Kinana miał taki kawałek Disposition na płycie Laterals. I to, co gra ta kapela z Rosy, The Restoned, to jest takie bardzo ciągnące się kompozycje, długie, których urok bazuje na tym, że oni łapią taki pewien vibe, taki medytacyjny bym powiedział, troszeczkę osadzony w roku, ale bardzo melodyczne to wszystko jest. I to jest dla mnie muzyka kontemplacyjna. Gdybym poszedł na ich koncert, to strzelam, że wchodzę na arenę, a tam wiesz mnóstwo dymu, bo wszyscy są upaleni. I to trochę tak się słucha, że jak ta płyta leci, to jest mam ochotę właśnie się tak glebnąć w takim fotelu i tą godzinę z hakiem właśnie się tak przeleżeć i pokontemplować te harmonie, które oni tam strzelają. Bardzo oryginalne granie. Ja jestem absolutnie zafascynowany tym właśnie krążkiem. To jest moja czwóreczka i jesteśmy właśnie w trójce. Medale. Daj brąz. Dam brąc, jeszcze tylko się ustosunkuję do tego, co powiedziałeś. Mi ta płyta też się bardzo podobała. To jest naprawdę coś takiego fajnego dopuszczenia sobie też w tle, ze względu na to, że to są po prostu instrumentale, i gdzieś tam one są takie psychodeliczne, ale tak trochę powiedziałbym, że na tej spokojniejszej stronie tej psychodeli. Jakby była to cięższa, muzyka, powiedziałbym, że dumowe, tak, czyli że te utwory są takie powolne i tak się po prostu ciągną. I to jest bardzo fajne dopuszczenia sobie gdzieś tam w tle. Natomiast jeśli chodzi o brąz, to z tego, co widzę na naszej liście, to brąz nam się pokrywa, drogi tak. panie, ponieważ moim albumem na trzecim miejscu jest View with a Room, czyli widok z pokojem Juliana Lage, czyli świetnego, wspaniałego gitarzysty jazzowego, który moim zdaniem tą płytą dojrzał, dojrzał do tego, żeby grać wspaniały, cudowny, nowoczesny jazz z takim polotem i gdzieś fakt, że na tej płycie współtwórcą jej jest również Bill Frizel, którego my obaj kochamy, nasz chyba ulubiony gitarzysta jazzowy można by powiedzieć ze współczesnych, tak trzeba powiedzieć. Tak, i gdzieś ta współpraca Juliana Lage'a z Billem Frisellem spowodowała, że ja mam wrażenie, że Julian Lage w końcu odnalazł w 100% swój własny sound, tego jak to powinno brzmieć. Troszkę jest oszczędniejszy w tych dźwiękach niż zazwyczaj i wychodzi mu to totalnie na dobre. Co ty uważasz? Ja mam wrażenie, że Julian Lasz znalazł to, czego szukał, bo jak byliśmy na jego koncercie, to mieliśmy wrażenie, że on jest pogubiony. Jest gdzieś tam lata po tym gryfie, jakby chciał właśnie odszukać to, co mu gdzieś chodzi po głowie, ale no nie do końca wiedział, gdzie, jak i czy. Natomiast ta płyta to nie jest takie granie Lewis Montgomery czy Benson. To jest taka stara, oldschoolowa gitara. Kiedyś mój znajomy gitarzysta powiedział, że ta gitara jazzowa to jest taka właśnie trochę płaska. Ten instrument nigdy nie był jakoś tak zbyt szeroko wyeksponowany jak w przypadku Rock rock'n'rolla i innych gatunków. A Julian Lash gra na tej gitarze bardzo przystępnie, dla ucha bardzo melodycznie, bardzo mądrze, zróżnicowany sposób. I to wszystko się cudownie klei i nie trzeba być gitarzystą, żeby się tego znakomicie słuchało. I to chyba jest wystarczający komplement dla Juliana Lasz. Naprawdę najlepsza płyta w jego dorobku. To zdecydowanie najlepsza płyta, i to, co wspomniałeś, nie trzeba być gitarzystą, żeby to docenić. I wydaje mi się, że nie trzeba lubić gitary jazzowej, żeby to docenić. Ja to testowałem na ludziach, którzy mówili mi, że nie lubią jazzowej gitary, a ten album im się podobał. Tak. Zanim przejdziesz do swojego. Topu ścisłego, czyli pozycji numer 2 i 1, to muszę powiedzieć, że troszeczkę narzekaliśmy na te płyty w tym roku. Mieliśmy wrażenie, że ten 2021 rok jest lepszy, a tutaj, absolutnie w doliczonym czasie gry, wręcz w doliczonym czasie doliczonego czasu gry, tobie wjechały dwie pozycje na ścisły top, kiedy już wydawało się, że nic się w tym meczu nie wydarzy. To po prostu było Hitchcockowskie trzęsienie ziemi, i dosłownie jeszcze dzisiaj. Sędzia gwiznął, że no, to jest taki gol, że no, trzeba niestety go uznać, i no, wszystko się wywróciło do góry nogami, prawda? Jak na mistrzostwach w niektórych meczach. Dokładnie tak. Sędzia na nawarzył, sprawdził i spalonego nie było. Te dwie płyty to jest rzeczywiście jak ten gol Arabii Saudyjskiej z tym Meksykiem, że jednak awansowaliśmy. Kto awansował, ten awansował. Kto awansował? Właśnie, dokładnie. I teraz ja powiem, kto u mnie awansował. Totalne dwa czarne konie. Na pozycji numer dwa Tyler Childers. Can I take my hounds to heaven? Tyler Childers to jest taki piosenkarz zasadniczo, można by powiedzieć, że country albo Amerykana. On wydawał swój autorski materiał cały czas. Te płyty były naprawdę bardzo dobre. Ja Taylora Childersa bardzo lubię. A w tym roku Tyler wpadł na dość rewolucyjny, powiedziałbym, że pomysł, ponieważ stwierdził, że nagra album, na którym będzie coverował utwory Gospel. No właśnie, ale tutaj to nie jest jeden album, bo to są zasadniczo. Trzy albumy, na których wszystkie piosenki są te same i po prostu są w różnych wersjach. I w ten sposób mamy Hallelujah Version, czyli ten pierwszy album. To jest taka typowa Amerykana, taki gospel, taki troszkę soul z takimi naleciałościami country. Druga wersja nazywa się Jubilee Version, i to jest Prawie że identyczne wersje jak te pierwsze, ale do tego wszystkiego występuje tam orkiestra i taki big band jazzowy i przygrywa po prostu trochę tła do tych utworów. I ta wersja podoba mi się najbardziej z tych wszystkich trzech, a trzecia wersja to jest Joyful Noise, Version i tam są jakby takie dziwne nowoczesne przeróbki, jakby miksy, remixy. Ja nie wiem, jak się coś takiego profesjonalnie nazywa, bo mnie taka muzyka raczej nie pociąga. Natomiast ten koncept bardzo mi się podoba, jest to bardzo ciekawe i nietypowe, więc zasadniczo jest album w trzech wersjach albo taki jeden skompilowany, w którym są wszystkie trzy i wtedy trwa półtorej godziny. No, i tutaj są takie absolutne klasyki gospel, nagrane jeszcze raz, takie jak The Old Country Church, które jest chyba najsłynniejszym utworem gospel w ogóle w historii. Ale pojawia się na przykład również utwór A Purgatory, który został wcześniej nagrany przez Taylora Childersa. To jest jego autorski utwór, tylko po prostu w zmienionej wersji. I zarówno ten album, jeśli chodzi o brzmienie i to, co na nim jest. Jak i po prostu ten koncept, że są trzy wersje tego samego, bardzo mi się spodobał, uważam, że to jest coś ciekawego. I Tyler Childers dzięki temu ląduje u mnie na pozycji numer dwa, a głównie dlatego, że ten jego wokal jest po prostu tak cudowny. Taki autentyczny. On rzeczywiście do śpiewania tego gospel po prostu wkłada całe swoje serce. Zresztą nic dziwnego, bo Sam Tyler Childers, z tego co wiemy, jest dość religijny, a swoją młodość spędził na śpiewaniu w kościelnych chórach. Także wszystko tutaj pasuje i myślę, że on się z tym bardzo utożsamia, co tam śpiewa i to też słychać właśnie na tym albumie. Łukasz, twoja dwójka. Avant Blues, czyli płyta, do której nagrania było potrzebne. Dwóch muzyków, czyli Charlie Hunter na gitarze i Bobby Provide, czyli Perkusja, to są standardy bluesowe, absolutnie zagrane tak, że szczęka opada, bo to jest zupełnie przearanżowane. To nie ma nic wspólnego z vintage bluesem i trzeba się naprawdę namęczyć i zastanowić, żeby w pewnym momencie wyłapać, jaki kawałek rzeczywistości jest grany. Dla mnie to jest definicja grubu i prawdziwy wykładnik, jak grać bluesa. Po swojemu oryginalnie, tak żeby to było świeże, ujmujące. A jeśli ktoś lubi groove, sekcję rytmiczną, bujankę taką bez żadnych solówek, Alast TV Ray Vaughan, Avant Blues, Charlie Hunter, Bobby Private. absolutny sztos, moja dwójeczka i teraz wielkie fanfary, bo jesteśmy na miejscu numer jeden. Kto dostał złoto? U mnie złoto w tym roku to jest autentycznie dla mnie 10 na 10 album, czyli spełnia wszystkie warunki tego, żeby być uznane za arcydzieło. I ja się rzeczywiście bardzo bałem, że w tym roku nic nie dostanie tej notki, ba te poprzednie albumy mają gdzieś u mnie maksymalnie takie 9,25, 9,5. Natomiast tutaj ja zbierałem szczękę z podłogi słuchając tego albumu, Powiem szczerze, że nawet gdzieś tam w połowie jego trwania się naprawdę wzruszyłem, bo te utwory są przecudowne i gdzieś tam popłynęła mi, muszę się autentycznie tutaj przyznać, że popłynęła mi łezka. A jest to płyta, która nazywa się Here it is, A tribute to Leonard Cohen i jest to po prostu taki godzinny album, gdzie różni artyści oddają hołd Leonardowi Cohenowi i wykonują jego utwory. Ale płyta ta została wydana na Blue Note, czyli wytwórni, która zajmuje się wydawaniem albumów jazzowych. Zasadniczo ten album to są jazzowe wersje klasyków Leonarda Coena z przeróżnymi gośćmi na wokalu. Ale zacznę nie od gości, tylko od tego house bandu, czyli tego zespołu, który jakby na wszystkich tych utworach gra na instrumentach, do którego różnici artyści dołączają. No więc w house bandzie, na gitarze, wspomniany już tutaj przez nas obu, Bill Frizel, na saksofonie Immanuel Whitkins, na pianinie Kevin Hayes, na basie Scott Colley, na bępnach Nate Smith, którego ja uwielbiam i nawet w tym roku byłem na jego koncercie. Do tego wszystkiego pojawia się również Greg Leish na pedal steel guitar, czyli na tej poziomej gitarze hawajskiej. Greg też jest absolutnym wirtuozem tego instrumentu. No i na organach, do tego wszystkiego nasz również ukochany Larry Goldings. Także, zasadniczo można powiedzieć, że jest tutaj trzech naszych praktycznie ulubionych muzyków, którzy tworzą ten house band, a do nich dołączają Nora Jones, Peter Gabriel, Gregory Porter, Sarah McLachlan, Lucina Souza, James Taylor, Iggy Pop, Mavis Staples, David Gray i Nathaniel Rateliff, którego my obaj uwielbiamy. W ogóle Rateliff i jego numer na tym albumie to jest coś wspaniałego jaki on ma czucie, jaki on ma po prostu feeling i jak on się wczuwa w te takie smutne piosenki. No to jest coś wspaniałego. Peter Gabriel, absolutnie miażdżący. Wspaniała wersja Sary McLaughlin, utworu Hallelujah. Coś pięknego. Mavis Staples na wokalu, też jedna z najlepszych piosenkarek w ogóle obecnie na scenie muzycznej. Piękna i wzruszająca wersja Coming Back to You Jamesa Taylora. Co na tym albumie jest właśnie bardzo fajne, to nie jest to tak, że to są tylko i wyłącznie takie klasyki Koenowskie, ale pojawiają się też jakieś utwory z jego nowszych albumów, więc to nie jest tak, że a wzięliśmy po prostu jakieś takie tylko rzeczy z lat 60. i 70., tylko jest to taki przekrój przez twórczość Koena. Polecam każdemu, nawet jeśli ktoś nie lubi stylu Coena, to tutaj to są właśnie takie jazzowe wersje tych utworów i wychodzi, jak wspaniałe kompozycje to są. Więc to jest moja płyta roku. Łukasz? No ja się boję tej płyty, bo jej jeszcze nie przesłuchałem, ale puściłem sobie Bird on the Wire i tak patrzę, kurde, ja uwielbiam ten numer, ciekawe kto zaśpiewał i widzę, o Jezu, Bill Frizzle gra na gitarze, robią instrumentala, jestem pogrzebany. No, przesłuchałem i było cienko ze mną. A ty to uroniłeś łezkę. Bo tak napisałeś tak. mi w wiadomości tak. dzisiaj. Więc Kuba, bodajże 336 dzień w roku okazał się kluczowy w tym <grym> wypadku, tak. bo to wyliczyłem. Dobrze. Mój top to uwaga, uwaga, wielkie zaskoczenie nie uwierzysz, ale Charlie Hunter. Wow, naprawdę? Tak, tak, bo Charlie Hunter to dużo robi w ciągu roku, wiesz, on non-stop wydaje. Wydał taką płytkę, która się nazywa Jazz Play the Blues z Georgeem Slupikiem i Willem Bladesem. George Slupik to jest perkusista, Will Blades to jest klawiszowiec. I to jest pubowe, jamowe granie bluesa z wielkim śmiechem, wielką radością, cudowną umiejętnością improwizacji, słuchania się wzajemnie i grania bluesa w taki charakterystyczny sposób, jaki tylko oni potrafią bardzo jest to gruwowe jest to bardzo bujające jest tam trochę solówek kapitalnych partii na klawiszach właśnie tego Bladesa, Slupik cudownie gra na perce Hunter na gitarze, genialne frazy, ale jednocześnie z tym takim vibe'em charakterystycznym na Charlie'ego, to jest wszystko też takie osadzone mocno w gruwie i takie basujące więc dla mnie jest to płyta koncertowa, absolutnie sztosowa, wymiatająca, rewelacyjna, genialna. I to jest moja jedynka. Simple as that. Charlie Hunter dostał płytę roku w kategorii Charlie Hunter u ciebie. Tak, gdyby nie było kategorii Charliego Huntera, miałbym naprawdę trochę bolączki co dać do tej piątki, bo jestem niestety tak osadzony w gruwie i funk'u w tym roku, że raczej to dominuje. A korzystając jeszcze z okazji, tylko i wyłącznie nawiązując do Ratliffa, myślę, że się ze mną zgodzisz, że Nathaniel Ratliff miał najlepsze, chyba najbardziej umiejętne wykonanie kawałka jakiegokolwiek utworu, który był grany na żywo, bo oni grali taki festiwal w Newport. I tam zaśpiewał wśród wielu, wielu gości niejakim polem Simonem kawałek The Boxer. Tak, coś wspaniałego. w ogóle to ten jest, festiwal. To jest masakra, co tam się działo. A jakbym wiedział, że to tak będzie wyglądać i że pojawi się tam Johnny Mitchell, to na pewno bym tam był, tak ci powiem. No. Więc to są nasze piątki. Brawa dla wszystkich nagrodzonych. Natomiast, korzystając z tej okazji, warto wspomnieć o naszych słuchaczach, którzy też podzielili się swoimi typami co do najlepszych nagrań tego roku oraz płyt. Natomiast my podzielimy się kilkoma, bo uznajemy, że są na tyle dobre, na tyle fajne. Poza tym, cenimy i szanujemy naszych słuchaczy. No to co, zaczniesz? Ja zacznę od Magdy, naszej słuchaczki i mojej dobrej koleżanki. I ona poleciła mi taki bardzo fajny album polskiego jazzu Maciej Gołyśniak. I album Marianna. To jest taki bardzo, bardzo nowoczesny jazz, przemieszany trochę z elektroniką, ale mi się naprawdę podobał i ten album gdzieś się u mnie też o ten top totalnie otarł. Polecam też wszystkim, bo naprawdę solidne jazzowe granie i poza tym od nas z kraju, więc to coś szczególnego również. Łukasz? Przemek z Górzak polecił Łukasza Łyczkowskiego i piątą rano płyta Kredo I ja się zgadzam, bo ta płyta jest rewelacyjna. A ja generalnie kłaniam się nisko w pas Łukaszowi Łyczkowskiemu, bo o ile mi wiadomo, to on pracuje w jakimś domu pomocy społecznej, a ja pracuję w ośrodku pomocy społecznej. Więc nikt nie powiedział, że osoby pracujące w administracji, działające właśnie w pomocy społecznej nie mogą być muzykami. Więc taki szacun, Łukasz świetnie śpiewa. Rewelacja. Totalna. Bardzo fajna płyta. Tak, bo ja jej też słuchałem i też mi się bardzo podobała. No to ja wspomnę tutaj od Marcina Wodarskiego i ja nie będę w stanie tego poprawnie wymówić, bo to powinienem jakoś z francuskiego chyba. Viuks, Farka, Touré i Ali Kurangbin, album Ali, czyli zasadniczo taki afrykański albo południowo-wschodni album bluesowy. Coś naprawdę ciekawego i bardzo odkrywczego. Brzmi to rzeczywiście świeżo. Ten album mnie też się otarł ten ścisły top. Jestem tym albumem bardzo zainteresowany i muszę tych artystów posłuchać trochę więcej, bo po prostu pierwszy raz na nich ich trafiłem właśnie z polecenia Marcina Wodarskiego i muszę powiedzieć, że o, jest to rzeczywiście coś ciekawego. Także też polecamy naszym słuchaczom. Interesujące. Tak, ja mam wrażenie, że to jest właśnie taka muzyka, że jesteś tak totalnie zaskoczony, że musisz się w pewnym sensie przestawić na coś zupełnie innego, żeby to zgłębić. Tak, to jest tak na granicy jakiegoś takiego world music, ale zdecydowanie jest w tym blues. To na pewno. Absolutnie. No to ja zakończę. Maciej Piotr Twardowski, mój kolega z pracy na pewno ceni sobie kawałek Megadeth Will Be Back z ostatniej płyty Megadeth, która nazywa się Jakuba. The Sick The Dying and The Dead i Album ten u mnie też był bardzo wysoko. Najlepszy album metalowy, jaki słyszałem w tym roku. Absolutnie, nawet u mnie to jest sztos. Ja z tej płyty mam Dogs of Chernobyl, on na pewno byłby w kolejnej piątce. Gdzieś tak w uchwycie 6-7 miejsca spokojnie, bo to jest też absolutne mistrzostwo świata, jeśli chodzi o grania metalowe. I przy okazji powiem o Piotrze Mizerze, który w ogóle polecił mi The Restoned i King Gizzard and Lizard Wizard to też się dowiedziałem w ogóle, że istnieje taki zespół od niego, więc i bardzo dziękuję, zwłaszcza za tych Restound. a King Gizard i Lizard Wizard gra w ogóle w marcu w Warszawie, więc próbuję jakoś tam dostać bilet, to jest nasz top 2022 roku, ale musimy przyznać nagrodę Złotej Maliny, tudzież wyróżnienie wśród nagród Darwina za absolutne fopa, jeśli chodzi o płyty. Dobrze. Moja złota malina to Tedeschi, Trax Band i cztery płyty I Am The Moon, na których jest dobry jeden utwór. Ten pasaquano, o którym mówiłem. <grym> No, może dwa, może trzy jeszcze się znajdą w miarę okej, okay, ale jeśli ktoś robi coś, co trwa prawie dwie godziny i naprawdę, ja nie wiem, to jest jak z oglądaniem chyba polskiej drużyny narodowej na tych mistrzostwach świata: do tego potrzeba alkoholu, żeby to przemęczyć całe. Tak, Masakra. Ale to jest kwiatek na bagnie, to pasak. One, bo wszystko jest do bani, do szanu, i nagle się trafia kawałek, który się dychą. Gitarowo to to jest po prostu absolutny sztos i meister. Susan wtedy wyszła na pewno na jakiś. Obiad, nie wiem, cokolwiek, poszła spać, i wtedy chłopaki stwierdzili, że dochodźcie, zagramy takiego instrumentala, póki jej nie ma. No i położyli song taki, że klękajcie narody. A ja mam płytę anime Red czyli Peppers, i nawet nie będę nic więcej dodawał. Tam jest jeden dobry numer, ale zasadniczo tych kawałków jest tam około 179 na tej płycie. Znaczy tam jest 17, czy coś ten desn, ale po prostu się śmieję, że no. Że tak to brzmi? Tak, no zasadniczo masz już dosyć po czterech, a tam jeszcze zostaje, wiesz, cztery razy tyle, czy coś koło tego. Ale jakby tego było mało, to oni jeszcze tego samego roku wydali kolejną płytę, za którą odpowiadał znowu Rick Rubin, więc zasadniczo. Ja zostałem tą płytą po prostu absolutnie zniechęcony. A wiesz, co jest najgorsze, że przesłuchałem ją chyba ze cztery razy, żeby się utwierdzić, jak bardzo jest zła, i w podsumowaniu wyskoczyło mi właśnie do Spotify, że to był chyba czwarty najbardziej przeze mnie słuchany zespół. Więc zasadniczo ja się poddaję. <todgłosy> <todgłosy> Naprawdę nie mogłem ogarnąć, jak oni mogli nagrać takie badziewie. Więc, szanowni państwo, to jest nasz top. Przepraszam, jeśli kogokolwiek obraziłem swoim typem Rekko, czyli Peppers. Ja wiem, że wielu osobom pewnie też podobało się te deski Tracks and Band. Tak jak mówiłem, jest, to jest najbardziej subiektywny z topów, jaki pewnie znajdziecie w internecie. Tylko no, Ale Dokładnie tak tak. Żeby... A takie są wszystkie topy, moim zdaniem, więc dziękujemy naszym słuchaczom. Napiszcie do nas. Wasze typy. Część osób już do nas pisała, bo tego posta rzuciliśmy wcześniej. Ale jak się chcecie jakoś ustosunkować do tego, co tutaj wymyśliliśmy i powiedzieliśmy, to dajcie nam znać. My dziękujemy za ten cały rok z nami. 41 odcinków. To jest coś. Prawie 24 godziny materiału. Jeśli ktoś przesłuchał wszystkie odcinki, no to spędził z nami cały jeden dzień. Słuchajcie, Kuba to obrabiał, więc on, można powiedzieć, że przesłuchał nasze głosy jakieś 4 razy tyle. Bardzo ważne ogłoszenie od razu mówimy, że w 2023 roku pojawimy się gdzieś tak w połowie stycznia, ponieważ w najzwyczajniej w świecie chcemy podładować akumulatory i troszeczkę zastanowić się właśnie, jak wszystko jeszcze bardziej uprofesjonalnić, żeby być lepszym po prostu podcastem dla was i będziemy trochę rzadzić, to znaczy zamierzamy wrzucać po prostu odcinek co dwa tygodnie. Za wszystkie błędy przepraszamy, obiecujemy się poprawić. I prosimy, żeby Budka Sofera nie nagrywała w 2023 roku nowej płyty w tym składzie. Tak, Red Hot, czyli paper z Rickiem, lubi nam I żeby Tedeski Tracksband przestało wydawać cztery płyty na rok, bo to też bez sensu. Niech Susan częściej wychodzi ze studia. To, to tyle z naszej strony. Do usłyszenia w przyszłym roku. A co jest w przyszłym roku? Co będzie pierwsze? Nie będziemy mówić. Nie będziemy mówić. To musicie poczekać. Dokładnie. Poczekacie to się dowiecie. Wesołych świąt. Już chyba będzie po świętach, jak to wyjdzie. A. Do wesołego jajka w kwietniu i nowego roku. Tak. Uważajcie na siebie i wracajcie do nas. Do usłyszenia za rok. Cześć. Cześć.